Zapytam także o relację z Mariką, bo pamiętam początek sezonu i ona cię otwarcie zaatakowała na Instagramie. Jak to wygląda dziś? Czy ja mogę? To jest ważne, bo ogólnie mieliśmy spiny. Mi się nie podobało, że ona poszła do tego kierunku spiny, bo daliśmy sobie rękę i mówiliśmy, że nie będziemy rzeczy wziąć, które już są ok. No i ona wiedziała, że nie mogę wziąć stronę Elizy, bo jeszcze byliśmy w parze z Maryką. Ogólnie to ja na pewno żałuję kilka słów, które pisałem w mediach społeczności o Maryki. I których? Po prostu za mocnych, które nie są fajne. I ogólnie dzisiaj, na dzień dzisiejszy chciałem skończyć to wszystko bardzo gładko. I dlatego na naszym pierwszym odcinku, który mamy na wspólnym kanale YouTube LJ Obserwować, decydowałem, że ona właśnie mi zrobi tą dziarę, Kaciuszko, Eliza, żeby tak fajnie, gładko wyjść i sobie dać rękę. Czyli poczekaj, czyli wytłumaczmy tutaj, że ten tatuaż, który masz na szyi, to robiła Maryka. Ten tatuaż, który mam za szyi, robiła Maryki. Tego wszystko widać na naszym wspólnym kanale YouTube. I kiedy Eliza widziała mój tatuaż, jej reakcja była: chuj, robię to samo. I tatuaż... Słuchajcie, też mam zrobiony tatuaż na szyi hipopotama. Od razu wyjaśnię, o co chodzi z moim tatuażem, bo kaczuszka, wszyscy podejrzewam, wiedzą, o co chodzi, ale z hipopotamem nie wiedzą. Pierwsze słowo, jakie powiedział Jay, jak się uczył mówić, to było hipcio. I właśnie jak byliśmy w hotelu, dostaliśmy zdjęcia od swoich bliskich. I ja zobaczyłam, że na jego zdjęciu jest tata i zobaczyłam, że jego tata ma taką małą jakby zabawkę hipopotama. I ja się pytam, że ja o co chodzi, nie? A on mi powiedział, że to jest pierwsze słowo, które wypowiedział. I że jak był mały, przez tam dosłownie krótki okres, miał straszne odpały na temat hipopotamów i wszystko miał w hipcie. I od tego czasu, mimo że już mu to przeszło, to wszyscy go kojarzą z hipopotamami. I dlatego sobie zrobiłam hipopotama. Słuchajcie, to jest wielki krok, dlatego że tak naprawdę jesteście naznaczeni już na zawsze. Tak, i to jeszcze nie wiem, czy widziałaś, ale ja tutaj w stópce małej mam J, a Jay ma... E. Także z grubej góry. Naprawdę, nie baliście się, że kiedyś trzeba będzie to zamazywać, jak to zwykle u gwiazd bywa? Nie trzeba.